Cześć, tu Pan Belfer. Najlepszy YouTuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród YouTuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! No to witajcie, dzisiaj wywiórki na kolejnej lekcji chemii. A dzisiaj będziemy rozmawiali sobie o tym, jakimi związkami chemicznymi są związki różnych pierwiastków z właśnie wodorem. Także dzisiaj głównym bohaterem trochę będzie wodór, którego symbol przecież wszyscy znacie, bo to po prostu. H. Jest go najwięcej we wszechświecie, pamiętajcie o tym. No dobra, czyli co przed nami? Po pierwsze dowiecie się, o tu sobie jeszcze odpalimy, jak zwykle, klasycznie. Eee, po pierwsze dowiecie się, jak poprawnie zapisać wzory i nazwy związków chemicznych pierwiastków z wodorem, jak możemy otrzymywać związki pierwiastków chemicznych z wodorem, jak możemy podzielić związki pierwiastków chemicznych z wodorem i jak możemy doświadczalnie udowodnić charakter chemiczny związków pierwiastków chemicznych z wodorem. No dobra, to jedziemy. Jak poprawnie zapisać wzory i nazwy związków chemicznych pierwiastków z wodorem? Po pierwsze, trzeba so, sobie zadać pytanie, czy wszystkie związki chemiczne pierwiastków z wodorem to wodorki? Gdzieś e, jest taka e, legenda miejska, ale to nie do końca jest prawda, ponieważ wodór pojawia się w różnych związkach chemicznych i nie każdy z tych związków chemicznych od razu jest nazywany wodorkiem. Co jest najważniejsze? Pamiętajcie, że wodorek jako taki to jest faktycznie ogólnie związek chemiczny wodoru z innym pierwiastkiem chemicznym, ale uwaga, głównie metalem, Także wodorkami nazywamy y, związki chemiczne wodoru z metalami. To wtedy możemy powiedzieć wodorek jakiegoś tam metalu. Ale uwaga, z niemetalami wodór tworzy związki należące do innych grup. Także wtedy to już nie są wodorki. To też warto, żebyście o tym pamiętali. No właśnie, no i teraz sobie zaczniemy od takiej, y, od takiej ogólnej y, tej grupy, takiej najbardziej popularnej, czyli właśnie klasycznie wodorków. I teraz wzór ogólny dla związków chemicznych pierwiastków z wodorem, grup. 15, od 1 do 15, tak? Także zaznaczyłem Wam na układzie okresowym, gdzie są grupy od 1 do 15, oczywiście poza wodorem. Ten wzór ogólny to nic innego jak EHN. To E, które tutaj widzicie we wzorze, to może być symbol jakiegoś pierwiastka chemicznego właśnie z tego zielonego pola, które Wam tutaj zaznaczyłem. N, to małe N, to zarówno to i to, to jest uwaga, wartościowość. 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 A wodór jest jednowartościowy, więc tutaj nie pisałem żadnej niewiadomej, no bo taka jest wartościowość wodoru. Skąd ja wiem, skąd ja znam, jakie są wartościowości, skąd ja wiem? Oczywiście klasycznie z układu okresowego pierwiastków. Możecie sobie, jeżeli macie taki pod ręką, odczytać, co to jest za wartościowość pierwiastków chemicznych pod symbolami pierwiastków. Także tutaj szukamy tych wartościowości, tych literek N, które tutaj macie. A E to symbol jakiegoś pierwiastka chemicznego po prostu. No dobra, no to w takim razie to już wiecie. I w tym momencie na początku wtedy Mamy symbol tego pierwiastka, potem jest wodór. Jeżeli to jest jakiś pierwiastek z grupy od 1 do 15. A co w przypadku, kiedy mamy pierwiastki chemiczne z grupy od 16 do 17. Też Wam na zielono zaznaczyłem. to jest taka mała wąska grupa e, pierwiastków chemicznych. I w tym momencie zobaczcie, że jest trochę inaczej, bo mamy inną kolejność. Widzicie, że najpierw jest wodór, a dopiero potem ten pierwiastek chemiczny. I oczywiście ten pierwiastek chemiczny też ma jakąś wartościowość, także tutaj ta literka N oznacza to samo co wcześniej, czyli wartościowość, a nasz wodór jest jednowartościowy, czyli to jeszcze wpiszę, żebyście wiedzieli, że to jest wartościowość. Wartościowość też musimy sobie sprawdzić w układzie okresowym. No i i tyle. Także pamiętajcie, że mamy różną kolejność. Jeżeli mamy od grup 1 do 15 pierwiastek chemiczny, to on jest na pierwszym miejscu, potem jest wodór, a jeżeli mamy pierwiastek chemiczny w grupie 16 albo 17, to on jest na drugim miejscu, na pierwszym miejscu wtedy jest wodór. No to teraz konkrety. Mam z boku instrukcję dla was przygotowaną i polecenia. Możecie zrobić sobie teraz pauzę, przećwiczyć sobie to, jak, tam, jak wam wyjdzie, a potem sprawdzić sobie, czy wam dobrze wyszło. OK? Tak będzie najprościej. No dobra, to jedziemy na pierwsze zadanie. Napisz wzór sumaryczny w wodorku sodu czyli podałem Wam nazwę i chcę wzór sumaryczny. Pierwsze e, z instrukcji e, na podstawie położenia w układzie okresowym e, w układzie okresowym drugiego pierwiastka czyli naszego sodu drugiego pierwiastka chemicznego tworzącego związek z wodorem zapisz w odpowiedniej kolejności symbole pierwiastków we wzorze sumarycznym. Dlaczego? Dlatego, że muszę sobie teraz zobaczyć, jeżeli sod jest w pierwszej grupie, to pamiętajcie, że przed chwilą wam powiedziałem, że jeżeli coś jest w grupie od 1 do 15, to ten symbol piszemy na pierwszym miejscu. A jeżeli byłoby to coś w grupie z 16 albo 17, to byłoby to na drugim Miejscu. To jest bardzo istotne, żeby sprawdzić, gdzie to jest w tym naszym układzie okresowym. Sud jest w pierwszej grupie, czyli jest na początku przed wodorem zapisywany we wzorze sumarycznym NA. Potem piszemy oczywiście symbol wodoru i drugi punkt. Zapisz cyfrą rzymską nad symbolami pierwiastków i ich wartościowości. Znajdziesz ją, ich wartościowość, znajdziesz ją w układzie okresowym pierwiastków lub w niektórych przypadkach odczytasz z nazwy. E, no bo czasami jest tak, że jakiś pierwiastek chemiczny ma kilka wartościowości, więc w nazwie trzeba podać, co to jest ta wartościowość użyta. E, dobrze. Pamiętaj, że wodór ma zawsze wartościowość 1. To ja sobie zaczynam od tego, co znam, czyli od wodoru. Napiszę nad wodorem jedynkę Szukam sobie w układzie okresowym, który leży obok mnie wartościowość są. Sodu, jest w pierwszej grupie układu okresowego, więc też piszę sobie 1, ok. E, no więc zapisałem te wartościowości, spoko. I trzeci, jeśli wartościowość drugiego pierwiastka, w naszym przypadku, zobaczcie, tego sodu, e, jest inna niż 1, spisujesz ją na krzyż. Jak indeks, e, na krzyż jako indeks stychiometryczny przy symbolu e, przy symbolu wodoru. Tu muszę dopisać. O, dobra, bo jest literówka. Potem będziecie mi wy wypominać, e, że gdzieś mi zrobiła literówka. Czyli zobaczcie, w naszym przypadku sód jest jednowartościowy, wodór jest jednowartościowy, więc tak naprawdę na krzyż nie pisze nic, bo te jedynki, które musiałbym spisać na krzyż, one tam już są, bo pamiętajcie, jedynki są ukryte, bo sam symbol NA i sam symbol H oznacza, że jest jeden atom sodu i jeden atom wodoru. Więc NAH to jest mój wzór sumaryczny w wodorku sodu. Jedziemy z drugim pytaniem, a nie będę przesyłał. Napisz wzór sumaryczny siarkowodoru. Dobra, szukamy siarki, bo tutaj mamy kolejność taką, że jest, ten drugi pierwiastek to jest siarka. Szukam sobie w układzie okresowym. Siarka jest, uwaga, w grupie 16. Tutaj, w układzie okresowym pierwiastków. W związku z tym przypominam sobie, że jeżeli mamy pierwiastki z grupy 16 i 17 połączone z wodorem, to najpierw jest symbol wodoru. OK. Najpierw jest symbol wodoru, a dopiero potem drugiego pierwiastka. Dobra. Druga rzecz, zapisz cyfrą rzymską nad symbolami ich wartościowości tych pierwiastków. Czyli wiem, że wodór jest jednowartościowy, siarka w siarkowodorze jest dwuwartościowa, czyli pis, piszę sobie dwójkę. I teraz uwaga, sprawdzam, czy można skrócić. No nie można, bo wodór jest zawsze jednowartościowy. I to jest ta informacja, jeśli wartościowość drugiego pierwiastka, trzeci punkt, jest inna niż jeden spisujesz ją na krzyż jako indeks stechiometryczny przy symbolu wodoru. Czyli tu przy symbolu wodoru indeks techiometryczny, czyli tutaj piszę dwójkę. Skąd? Stąd, z tego zapisu na krzyż, tak? No ta dwójka została spisana po prostu, no, a jedynki przy siarce nie piszemy, bo nie ma sensu. No i dalej mamy następne zadanie. Napisz wzu, napisz na, czy nazwij, nazwij nazwij związek chemiczny o wzorze CH2. No to, ponieważ to jest metal, szukam sobie wapnia na pierwszym miejscu, yy, gdzie jest wapń w układzie okresowym. Widzę, że jest w drugiej grupie układu okresowego. OK. Czyli widzę, że metale tworzą wodorki. Pamiętam o tym, że wcześniej powiedzieliśmy sobie o tym, że wodorki to są związki wodoru z metalami. Ponieważ wapń jest metalem, to nazywam to po prostu wodorek. Wodorek. Czego? Ca to wapń, czyli wodorek wapnia. I ostatnią rzeczą, którą muszę sprawdzić, to poszukać sobie w układzie okresowym, znowu biorę go do ręki, czy wapń ma różne wartościowości. Ponieważ wapń jest w drugiej grupie układu okresowego, on ma tylko wartościowość 2, czyli ma tylko jedną wartościowość wynoszącą 2. W związku z tym nie muszę wpisywać w nazwie wodorek wapnia żadnej cyfry rzymskiej, tak? no bo on nie ma więcej niż jednej wartościowości, więc jest OK. No dobra, wodorek wapnia to jest nazwa naszego CAH2. Jedziemy dalej. Ok. Jak możemy otrzymywać związki pierwiastków chemicznych z wodorem? Czyli troszkę pogadamy sobie o reakcjach. Do otrzymywania związków chemicznych pierwiastków z wodorem wykorzystujemy reakcję syntezy, łączenia pierwiastków chemicznych. Tutaj z boku, znowu wam zaznaczyłem coś o czym często zapominacie, o tym, że niektóre pierwiastki chemiczne po prostu w przyrodzie nie występują jako pojedyncze atomy, tylko jako cząsteczki. I to jest H2, N2, O2 i tak dalej. Dlatego wam to mówię, bo jak będziecie w równaniach reakcji wpisywali symbole pierwiastków i na przykład wodór, a botlen wpiszecie bez dwójki na dole, tak? To będzie to błąd. H zawsze z dwójką na dole. Jeżeli to ma być sam wodór, tak? No w związku chemicznym to już coś innego. W związku chemicznym te cyferki, czyli te indeksy stychemetryczne biorą się z wartościowości. Kiedy to jest sam pierwiastek, to czasami trzeba wiedzieć, że jest takich 7, które po prostu wpisujemy z dwójką na dole. No dobrze, pierwsze zadanie jest takie: napisz równanie reakcji otrzymywania wodorku potasu. Pierwsza rzecz, którą robię, to to zawsze sobie projektuję, zaczynam projektowanie równania reakcji chemicznej um, od zapisania strzałki. No, strzałka oznacza pewien proces. I teraz mam otrzymać wodorek potasu, no to OK, napiszę sobie wzór tego wodoru potasu, Ma on ma być otrzymany, czyli będzie produktem, czyli będzie za strzałką. Odwrotnie niż czytam, czyli K... K, bo potas jest w tej grupie pierwszej, więc pamiętam, że tam jest ten wzór ogólny to jest EH. K jest jednowartościowy, bo z pierwszej grupy sprawdziłem to w układzie okresowym, czyli nasz potas. Wodór też jest jednowartościowy, czyli jak widzicie, nie muszę tutaj wielce nic dopisywać. Taki jest wzór sumaryczny, KH. I teraz, żeby to otrzymać, muszę połączyć ze sobą dwa pierwiastki. No jakie? No potas i wodór. I znowu patrzcie, dwójkę na dole przy wodorze, napisałem z automatu, bo tu jest dwójka. To jest ważne, żebyście o tym pamiętali. Potasu nie ma w tych siedmiu pierwiastkach. Potas jest metalem występującym w pojedynczych, znaczy, który występuje w pojedynczych atomach, więc zawsze też go tak w równaniach w reakcji wpisujecie jako K. I teraz moim zadaniem jest wyrównać tą reakcję, tak, czyli e, zrobić tak, żeby e, wszystko nam się tutaj zgadzało. Lewa i prawa strona równania. Więc sprawdzam, jeden atom potasu przed strzałką, czyli po, strzałką, czyli po stronie substratów, i po stronie produktów również mamy jeden atom potasu. Zgadza się? Teraz uwaga, tutaj mamy dwa atomy wodoru, ale tutaj tylko jeden. Co oznacza, że po stronie produktów brakuje nam wodoru. Znowu ile razy muszę pomnożyć tam, gdzie jest za mało, żeby się zgadzało. No i okazuje się, że brakuje mi tutaj, yy, znaczy muszą być dwa atomy wodoru, jest jeden, to muszę go pomnożyć razy dwa. Więc jako współczynnik stoichiometryczny wpisuję dwójkę. Co oznacza, że teraz mnożę dwa razy K i dwa razy H. Wodory się teraz zgadzają, już nie jest jeden, tylko teraz są dwa. Spoko, ale niestety teraz mam, no czy stety, no tak jest po prostu w uzupełnianiu równań reakcji chemicznych, tak po prostu jest. Teraz mam taką sytuację, że mam dwa atomy potasu tutaj, tak? No bo dwa razy 1 zrobiło mi 2K. Więc co muszę zrobić, żeby się wyrównało? Muszę tutaj po stronie substratów dopisać dwójkę. I sprawdzam na końcu, to jest taki dobry nawyk. Dwa atomy potasu przed strzałką, dwa atomy potasu za strzałką Dwa razy jeden. OK. Teraz mamy tak, dwa atomy wodoru przed strzałką, dwa atomy wodoru za strzałką. Też jest OK. Dobra, zgadza się. No i teraz następne równanie reakcji przed nami. Napisz równanie reakcji otrzymywania amoniaku. Amoniak jeszcze podałem wzór NH3. Otrzymywanie, czyli za strzałką piszemy sobie NH3. Dobra, i teraz. Jakie pierwiastki chemiczne potrzebuję do tego, żeby otrzymać amoniak? Wodór i azot. Sprawdzam w tej naszej rubryce na czerwono, pamiętaj, jak mam zapisać te pierwiastki chemiczne w równaniach reakcji. Okazuje się, że zarówno wodór, jak i azot występują w cząsteczkach dwuatomowych, więc tak samo wpisuję tutaj H2 plus. N2, tak muszę wpisać. Na nic innego nie zwracam uwagi. Nie zwracam uwagi na to, jaki jest zapis za, za strzałką, bo to już jest wzór związku chemicznego. To powstanie dopiero, tak? A my teraz się zastanawiamy, jakie to jest, zanim to powstanie, tak? Jaki jest wodór, jaki jest azot, zanim to użyjemy. No dobra, no to teraz. Matematyka. Teraz już jest czysta matematyka. Zobaczcie. Tutaj mamy dwa atomy wodoru, bo H2. Tutaj mam trzy atomy wodoru. I teraz trzeba sobie zadać pytanie: razy ile muszę je pomnożyć, żeby było tyle samo tu i tu? Dla dwójki i trójki wspólną cyfrą jest 6. Więc razy ile muszę pomnożyć dwa wodory, które są przed strzałką, po stronie substratów, żeby było 6? Razy 3. Wpisuję sobie tutaj trójkę. I zobaczcie, 3 razy 2 daje mi teraz. Nie 2, tylko teraz mam 6. Teraz tutaj mam sytuację zastrzałką. Razy ile muszę pomnożyć 3 atomy wodoru, żeby było 6? Razy 2, więc muszę współczynnik stechiometryczny przed całą tą cząsteczką wpisać. Teraz mam 2 razy 3, i to już nie są 3 atomy wodoru, tylko jest 6 atomów wodoru. Czyli wodory się zgadzają: 6 przed strzałką, 6 z zastrzałką. Spoko. Co z azotami? No, uwaga, Jakimś cudem zwróćcie uwagę, że tutaj mam dwa atomy azotu, a przez to, że wpisałem tutaj dużą dwójkę, dwa razy jeden, to też są dwa atomy azotu. Wszystko jest ok, wszystko się zgadza. No dobra, eee, pokazałem Wam teraz, jak możemy otrzymywać związki pierwiastków chemicznych z wodorem, czyli pokazałem Wam przykłady równań reakcji, co z czym możemy łączyć. To teraz. Pogadamy sobie o tym, jak możemy podzielić te pierwiastki chemiczne z wodorem, tak? jakie są kryteria podziału. Pierwszy, ze względu na rodzaj pierwiastka chemicznego, może to być związek wodoru z metalem. Metale, i wtedy mówimy, że to będzie wodorek. I to może być na przykład NAH, tak, czyli wodorek sodu. Mogą to być niemetale. Wtedy to nie jest wodorek. I tutaj przykładem jest na przykład HCl, chlorowodór. OK. Czyli dzielimy je ze względu na rodzaj pierwiastka chemicznego. Z metalami i niemetalami, To jest jedna z możliwości. Znowu klasycznie chcę Wam zaznaczyć, żeby Wam się tutaj dobrze oglądało to wszystko. Metale pamiętajcie na niebiesko w układzie okresowym, a nie metale, tak się przyjęło, że zaznacza się na czerwono w układzie okresowym. Dobra, to jedziemy sobie dalej. Tutaj właśnie, o, to jest na przykład tak. O, nie tak, nie tak, nie tak. Tak miało być. Sud jest tym naszym metalem, a naszym niemetalem w tym przykładzie jest oczywiście chlor. Dobra. No to teraz jedziemy sobie dalej ze względu na właściwości chemiczne danego związku. I teraz zobaczcie, związki chemiczne z wodorem mogą mieć następujące właściwości. Mogą mieć właściwości kwasowe i mamy HCL, H2S. To już w ogóle są po prostu substancje, które mają taki a inny charakter chemiczny, kwasowy, potem mogą mieć właściwości zasadowe. NAH, czyli wodorek sodu, wodorek wapnia, CAH2, czy nawet amoniak, to też taka ciekawostka, tak, że zobaczcie, nie zawsze jest tak, że tylko metale e, będą dawały właściwości e, zasadowe, bo N jest nie metalem, w połączeniu z wodorem również daje właściwości zasadowe, więc te, te, te związki chemiczne z wodorem nie są takie jednoznaczne. No i mogą też być substancje o charakterze chemicznym obojętnym, czyli to jest CH4, czyli coś, co poznacie później. Później nazywa się to metan. I teraz uwaga: kwasowe związki chemiczne pierwiastków chemicznych z wodorem będą reagowały z zasadami. Nie będą reagowały z kwasami. Zasadowe związki chemiczne pierwiastków z wodorem będą reagowały z kwasami, czyli z czymś przeciwnym, ale nie będą reagowały z czymś podobnym, czyli z zasadami. No i obojętne, nie będą reagowały z niczym. Okej, okay, no to dalej. Jak możemy doświadczalnie udowodnić charakter chemiczny związków pierwiastków chemicznych z wodorem? Z wodorem, przepraszam. Pierwiastków chemicznych z wodorem. E, no to. Przygotowałem znowu też taki schemat, jak takie doświadczenie możemy sobie schematycznie opisać. Charakter chemiczny związków chemicznych pierwiastków z wodorem możemy sprawdzić, badając ich roztwory w obecności wskaźników kwasowo-zasadowych, czyli naszego oranżu metylowego i fenoloptalejny. No to uwaga, reakcje wybranych związków chemicznych pierwiastków z wodorem z wodą w obecności oranżu metylowego wskaźnika kwasowego. Czyli mamy sobie oranż metylowy, tutaj widzicie z boku, tak, mamy sobie elegancko oranż metylowy, mamy w trzech probówkach wodę. Do każdej z tych probówek dodałem oranż metylowy, odrobinę. Tak, jest, roztwór jest pomarańczowy, bo woda po prostu nie zmienia koloru oranżu metylowego. I teraz po kolei dodajemy sobie, słuchajcie, następne substancje. Pierwszą substancją, którą dodajemy, jest... Chlorowodór, tak? Gazowy chlorowodór. HCLG oznacza, że to jest gaz, też jest w chmurce zaznaczony. Co się dzieje? Widzę, że po chwili nasz roztwór pomarańczowo-oranżometalowego zmienia się na czerwony. Co oznacza, że HCL, czyli ten akurat związek wodoru i chloru, ma charakter kwasowy. Oranż metylowy zmienił się na kolor czerwony. Udowodnił zmieniliśmy, znaczy to jest wskaźnik kwasowy, więc zmienił swój kolor, bo powstał kwas. Dalej mamy nasz amoniak NH3 dodajemy do probówki numer 2. Numer 2. I co my tutaj widzimy? Przypominam Wam, że oranż metylowy w wodzie był pomarańczowy. No i teraz też jest pomarańczowy, został pomarańczowy. Może w niektórych sytuacjach może być nawet lekko żółty, tak, w zależności od tego, jaką mamy sytuację, mógłby być nawet żółty, gdybym tutaj jeszcze Wam zaznaczył, tak, żebyście też wiedzieli o tym, że to też może być lekko żółte, tak, jest taka, jest taka możliwość, bo w zależności od tego, ile tego amaniaku jest, no to też może być żółty kolor tam się pojawić, ale nie będzie czerwony, czyli wiemy, że tutaj nie powstał kwas na 100%. No i na końcu mamy sobie nasz wodorek sodu, Cyk, dodajemy do prołówki numer 3. Jak widzicie, to jest substancja stała. No i wodorek sodu również powoduje, że nasza, nasz oranż metylowy nie zmienia koloru, lub w niektórych przypadkach może być żółty, ale nie będzie czerwony, czyli nie będzie kwasu. To oznacza, że jedyną substancją, którą tutaj widzicie w tym zapisie, która będzie miała kwasowy charakter, jest chlorowodór po prostu. Bo tak zaszła ta reakcja. Dobra, jedziemy sobie dalej. Reakcja wybranych związków chemicznych pierwiastków z wodorem z wodą w obecności fenoloftaleiny, wskaźnika zasadowego. Teraz używamy sobie fenoloftaleiny, która normalnie jest bezbarwna, a kiedy gdzieś jest coś zasadowego, to zmienia się na kolor malinowy, czy też różowy, jak to niektórzy mówią. No to uwaga, no to jedziemy w takim razie. W każdej z tych probówek jest woda i odrobina tej naszej fenoloftaleiny. Cyk, 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 jest, dobra. I teraz uwaga, mamy pierwszą substancję, czyli chlorowodór – dodajemy ją do pierwszej probówki, pompujemy sobie tutaj gaz i uwaga, nic się nie dzieje. To znaczy fenoloftaleina nie zmienia swojego koloru, pozostaje bezbarna. to oznacza, że nie powstała e, żadna zasada. OK, bo to jest wskaźnik tylko zasadowy. Jedziemy sobie dalej, bierzemy sobie amoniak, który też jest gazem i pompujemy go sobie do probówki numer 2 tutaj i widzimy po chwili, że nasza fenoloftaleina zaczyna zmieniać swój kolor e, z bezbarwnej na malinową, czy też fioletową, czy też różową, czy jakkolwiek tam byśmy to nazwali. Co oznacza, że amoniak jest związkiem o charakterze zasadowym. Dobra, i jedziemy sobie dalej. Mamy mm, wodorek sodu. Rozpuszczamy go w wodzie, on reaguje z wodą i w tym momencie uwaga, fenoloftaleina z bezbarnej zmienia się również na fioletową, czy też malinową, co oznacza znowu, że wodorek sodu wykazuje właściwości zasadowe. Bo fenoloftaleina w zasadach zmienia się na kolor malinowy z bezbarwnej. No dobrze, eee, tak by to wyglądało. A więc, podsumowując, podsumowując o czym dzisiaj było, jakimi związkami chemicznymi są związki pierwiastków z wodorem? Po pierwsze, powiedziałem Wam, jak poprawnie zapisać wzory i nazwy związków chemicznych pierwiastków z wodorem. Raz. Po drugie, jak możemy otrzymywać związki pierwiastków chemicznych z wodorem? Było. Po trzecie, pokazałem Wam, jak możemy podzielić związki pierwiastków chemicznych z wodorem, jaki jest podział. I po czwarte, jak możemy doświadczalnie udowodnić charakter chemiczny związków pierwiastków chemicznych z wodorem. No, także dzisiaj głównym bohaterem był wodór, a my razem z naszym tutaj bohaterem, jaśniem fasolą, jedziemy dalej. Dzięki. Cześć. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No, i do zobaczenia w kolejnej lekcji.